Panie prezesie, pytam o dzień jutrzejszy. Przed nami egzaminy gimnazjalne. Czy się odbędą? Na dzień dzisiejszy to trudno mi jest powiedzieć, jak ten dzień jutrzejszy będzie wyglądał. To, że ktoś zadeklarował się, że będzie brał udział w tych egzaminach, to nie znaczy, że w dniu jutrzejszym, kiedy będzie strajk w placówce, że on nie może wziąć udziału w tym strajku. W każdej chwili może z czystym sumieniem, z ręką na sercu powiedzieć: pani dyrektor, ponieważ jest w naszej placówce strajk, więc ja nie chcę być łami strajk, nie przystępuję do tego strajku. No, byłoby to bardzo kłopotliwe dla dyrektora, bowiem dyrektor, kompletując tę komisję, jest pewny, że w tym dniu będzie miał obsadę. Ale czy ta obsada będzie w 100%, to trudno jest powiedzieć, bo prawdopodobnie w wielu szkołach jeszcze do dzisiaj jest tak zwana łapanka. Kuratorium narzuca po prostu pracowników z innych szkół, z tych, które nie protestują. No i dyrektor obligatoryjnie daje mu przykaz, nakaz, można powiedzieć, pracy, że idzie do tej szkoły ten nauczyciel i będzie świadczył pracę. Ale to rozporządzenie, które się ukazało, pani minister, no to ono po prostu ma tam wiele takich, to jest takich wielu bubli tam jest, bowiem do szkoły może wejść pracownik, który, znaczy z młodzieżą może pracować ktokolwiek, kto ma badania aktualne lekarskie. Czy ten emeryt, który nie pracuje w szkole 5, 6 czy 10 lat i z łapanki zostanie złapany? No, ale jest to sytuacja ewidentnie kryzysowa, panie prezesie. Ale on nie ma uprawnień i nie ma prawa po prostu pracować z młodzieżą, bo nie ma aktualnej książeczki zdrowia. Tak jest, gdyby nauczyciel nie miał książeczki zdrowia aktualnej, to dyrektor ma prawo upowiedzieć: proszę opuścić szkołę, zrobić sobie badanie lekarskie i dopiero pan będzie miał dostęp do młodzieży. Panie prezesie, czy dzieci, czy młodzież stała się zakładnikami w rękach strajkujących? Dzieci i młodzież nie stały się zakładnikami w rękach strajkujących. My jako Związek Nauczycielstwa Polskiego mówimy wyraźnie tak, że jeżeli dyrektor znajdzie sobie komisję i powoła sobie komisję wśród tych, którzy nie protestują, ma prawo po prostu ten egzamin przeprowadzić, nie będziemy okupować, bo padają takie hasła, może by okupować szkołę czy placówkę. Nie, jesteśmy przeciwni. Ten egzamin, jeżeli gdyby się nie odbył teraz, w tym tygodniu, to on się musi odbyć i tak, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie. Ja pamiętam 93 rok, kiedy po prostu egzaminy maturalne się przesunęły dwa tygodnie i nikomu w głowy nie spadł. Oczywiście rząd tutaj napuszcza rodziców na nauczycieli, że się dzieci stresują. Przecież te dzieci od już dłuższego czasu wiedzą, że taki egzamin będą mieć. A jeżeli by się przesunął nawet o tydzień czy dwa, to by się lepiej do tego egzaminu przygotowały. Czy dzieciaki wiedzą dzisiaj to, czy przystąpią, czy nie przystąpią? No nie wiedzą tego, więc no, pewnego rodzaju stres, panie prezesie, na pewno jest, bo nie wiedzą, czy mają się na galowo ubrać i iść na tą dziewiątą na egzamin, czy raczej zostać w domu. Szkoły ogłosiły, że w tym dniu, jutro jest egzamin i każde dziecko powinno być wysłane przez rodzica, ale czy ten egzamin się odbędzie, czy nie, to ja nie potrafię powiedzieć. Nawet sam dyrektor nie wie do końca, bo wszystko się może wydarzyć.